od klasy pierwszej do szóstej, jeżeli dobrze tutaj pamiętam. Piękne stroje, witamy dzisiaj wiosnę, wiosna, wiosna, ach to ty. Będziemy topić marzannę. Witamy was gorąco i serdecznie. Ustawiamy swoje klasy, wszyscy pięknie przygotowani. Zerweczka już czeka, oni pierwsi tutaj przybyli. Witamy, witamy podstawówkę, kłaniamy się dzisiutko. Klasa 0, klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tam gdzieś na samym końcu gimnazjum. Piękne stroje, kolorowo dzisiaj. A więc zmiana planu, robimy duże kółeczko, tak. Państwo będą z tej strony, drogi dzieciaczki, będziecie z tej strony naprzeciwko starszych klas. Tutaj zostawimy lukę, żeby można było topić marzannę. Sprawdzimy jaka woda. Ciepło. Można się kąpać. Nie można. Absolutnie do wody na razie nie podchodzimy. Zapraszamy. O matko, ile tu jest jeszcze? Ile klas? Przesuwamy się jeszcze w prawą stronę, ponieważ wszyscy muszą się zmieścić na naszym placu. I jeszcze gorąca prośba. Troszeczkę do tyłu. Bardzo was dużo. Pięknie. Tak będziemy świętować dzisiaj. Będziemy skandować. Bo nie chcemy już zimy, nie chcemy szarówki, chcemy piękne. Peryfobii, niech Państwo powie, jak to w naszym Kargowa City jest ciekawie. Będziemy budowali przystanek dla koni między innymi. Witam was serdecznie. Tyle was nie było na rynku, a chyba trzeci raz się spotykamy, albo czwarty. I piękna pogoda. Dzisiaj władzę oddajemy gangsterom. To w Kargowej nie pierwszyzna. W czerwcu ponownie. Dzisiaj rządzicie wy. Czołowy szeryf stoi koło mnie, nie w mojej osobie. Jak widzicie, musi się wyróżnić, jest na biało. Dzisiaj będziemy oceniać wasze wspaniałe stroje. Bardzo wielkie dzięki szczególnie maluchom za to, że tak się wspaniale przebraliście. Pszczółki kochane, nic nie słyszą, są tak zaoferowane. Dzięki wielkie. Marzanna się dzisiaj pojawi, strażacy są przygotowani. O, pierwsza, a się odezwali. Głośnie. A ja mam pomysł, jak już krzyczymy, to jak się przegania wiosnę? No wszyscy. Zobaczcie trochę hałasu. Jeszcze, bo nas nie usłyszą. Jest moc, słuchajcie, mistrz ceremonii, prosimy tutaj, będziemy krzyczeć dalej. Trzecia C, zapraszamy serdecznie na środek. Szybciutko. W drodze do prezentujących już, pokazujcie te marzanny, pokazujcie jak ona jest zdrowa, co skrywa. Przepraszam, bo tu jest klasa pierwsza B. I A, i C. Zapraszamy tutaj tę klasę, pierwsza A. Zapraszamy, dołączcie. Proszę, rodem z Hawaii. Na kolorowo. Klasa pierwsza B. Zapraszam. Tutaj już taka z nogami nawet marzanna jest. Kolejna kolorowa. To jest prawdziwa kobieta, ona ma tutaj naprawdę dużo elementów i kobiecych ubranych, jak na przykład gorset, Państwo zaraz to będziecie mogli zobaczyć. Zapraszam serdecznie na środeczek. Już przechodzę do klasy drugiej A. A w klasie drugiej A taka dość, że tak powiem, wypasiona marzanna.
Ona ma już tutaj gdzieniegdzie troszeczkę tłuszczyku, dlatego też będzie to topić, będzie co topić. Zapraszamy serdecznie. Przechodzę już szybciutko dalej, przechodzę dalej. Kto ma jeszcze marzannę? Kto ma jeszcze marzannę do pokazania? Tutaj klasa 6A. O matko, ale tutaj piękne maski. Tutaj w mimów będziemy się chyba bawić. Zapraszamy serdecznie. Dołączcie tutaj. Dołączcie. Klasa która? 6B, 6B. Chyba mają największą marzannę tutaj w okolicy. Zapraszamy serdecznie, prezentujcie się, pokażcie wszystkim. Bardzo dużo was dzisiaj. A to klasa? 6C. Zapraszamy serdecznie was, dołączcie tam do grupy. To nic nie szkodzi, że nie są po kolei, bo to nie jest konkurs, to jest prezentacja. Pamiętajmy o tym. A ja podchodzę właśnie do klasy której? Piąte ja. Piąta A jest razem z nami. Tutaj za takiego czarnoksiężnika. Nie, to jest taka troszeczkę piratka. Zapraszamy. Tu nie chodzi o kopiowanie nielegalnych płyt. To tacy piraci naprawdę ze statku. Ze statku takiego z żaglami. Aha. Jeszcze tutaj zostało nam kilka klas. Proszę bardzo, a to jest klasa która? Piąta B. Piąta B. Zapraszamy was serdecznie, dołączcie. Piękne, kolorowe włosy. Klasa? Piąta C. Ależ oni głośno krzyczą, oni teraz afiszują, że to jest klasa piąta C. Patrzcie państwo, piąta C wykonała taką oto marzannę. Ona jest taka jeszcze młodziutka, bo w pieluszce chodzi. Taki bobas troszeczkę. A tu mamy klasę czwartą B. Ona na czarno znowuż. Gargamel, no pięknie. Czwarta B wyobraża sobie marzannę jako Gargamela. A tu mamy klasę czwartą A, pięknie przybraną za klaunów. Dobrze mówię? Za cyrk, no to czyli za klaunów. Zapraszamy was serdecznie na koniec, prezentujcie swoją piękną marzannę. I tutaj jeszcze halo, tutaj wysoko. A to jest klasa która? Trzecia C podąża razem ze mną na sam koniec. No i teraz tak, witamy oczywiście naszych drogich przedszkolaków. Cieszy nas to bardzo, że dołączyliście do nas. Piękne, kolorowe kwiaty przygotowali tutaj. Ja wiem, że pod słońce tutaj co niektórzy będziemy topić te marzanny. Piękny korobut. Zobaczcie państwo, jak klasy pięknie przygotowały się. Jak przygotowali się wszyscy uczestnicy. Każdy ma inny pomysł na marzannę. Są koty, są pszczółki, żołnierze, kowboje, kucharki. Wszystkich was bardzo witamy serdecznie. Wiosna. Strzeliły po kamień. Czy państwo widzicie te kolorowe marzanny? To jest coś wspaniałego. Słuchajcie! Jeszcze nie? Dobrze. Ja mam nadzieję, że... Dobrze. Przystańmy na moment, zatrzymajmy się na sekundę, zatrzymajmy się. Stop. Drogie dzieci, no to teraz tak. Zanim będziemy topić po kolei każdą marzannę, Ja wiem, że każda z klas przygotowała swoje okrzyki bojowe. No i jesteśmy tutaj razem teraz z klasą pierwszą A. Prosimy teraz o ciszę.
Prosimy teraz o ciszę, ponieważ pierwsza A teraz głośno będzie krzyczeć, skandować i będziemy topić marzannę. Żegnać zimę będziemy. Psza A! I marzanna ląduje właśnie już w wodzie. Nie chcemy już tej zimy, nie chcemy, nie chcemy. I wrzucamy, świetnie, świetnie. Kolejna klasa. Pierwsza C, pierwsza C. Skandujemy swój okrzyk. Pierwsza C, pierwsza C. I wrzucamy, nie chcemy już zimy. Nie chcemy i wracamy do swojej grupy. Kolejna klasa, to klasa druga B. Zaczynamy już klasy drugie. Klasa druga B, niech krzyczy głośno. Gdzież oni są? Klasa druga B. Wrzucamy, wrzucamy marzannę, nie chcemy już tej zimy, nie chcemy... Wrzucamy tę marzannę, jest, niech się topi, nie chcemy zimy. Żegnamy się dzisiaj z zimą, witamy wiosnę. Tutaj najprzystojniejsza, najpiękniejsza kobieta w powiecie, czyli marzanna klasy pierwszej C. Wrzucamy ją, nie chcemy jej, nie chcemy jej, niech się topi, niech się topi. Klasa pierwsza B, po żołniersku dzisiaj, po żołniersku. No to tak ostrym ruchem, jedynym solidnym, porządnym. Niech się topi, niech się topi. Dziękujemy wam serdecznie. Kolejna klasa, pierwsza A. Tutaj troszeczkę taki jakby hipisem tutaj przystrojona marzanna. Topimy ją, nie chcemy zimy, nie chcemy. Kolejna klasa, trzecia C. Głośno skandujemy, trzecia C. Ratujmy wieloryby, ratujmy wieloryby. Tutaj są piękni hipisi. Pięknie, pięknie, pięknie. Zapraszamy kolejną klasę, klasa trzecia B. Gimnazjum, to już są, jest młodzież, więc oni teraz solidnie wrzucą. Wrzucą tam, gdzie jeszcze jest miejsce i gdzie jest jeszcze odrobinę wody. Tak, żeby ta marzanna utonęła. Żegnamy w ten sposób zimę. Witamy, już ją wrzucamy. Żegnamy zimę, witamy wiosnę. No i klasa... jeszcze poprawił młoteczkiem. Klasa druga C. Druga C. Rzucamy ją. I już chyba ostatnia klasa dzisiaj. W imię zasad! Marzanna poszła na odstrzał i została wrzucona do wody. To samo co w przypadku poprzednich grup. No, nie mamy tyle nagród, chociaż pewnie by się znalazły. Dziękuję przede wszystkim za udział. Fantastycznie się przebraliście. Zimy już nie ma, jak patrzymy na was. Dzięki wielkie. Trzy nagrody musiały być rozdane i tak zostanie, ale wszyscy jesteście fantastyczni. Nastąpiła odrobina ciszy, refleksji. Szanowni Państwo, nagroda trzecia. Nagroda trzecia. Dla klasy. Widzę, że jesteście skupieni teraz na wynikach. Ponieważ nagrodę trzecią otrzymuje klasa szósta. Szósta A! Mimowie, wielkie rawa! A! Oni się nie cieszą głośno, bo to są mimowie. No to teraz jakaś mała pokazówka, taka mimowa, nie? Powiem wam szczerze, że idealnie wpasowaliście się dzisiaj w dzisiejsze święto, ponieważ szeryf kargowy tutaj na pewno jest zadowolony z takich strojów. Zapraszamy do nas, druga zapraszamy, A. Zapraszamy prezentację jeszcze szybciutko na środek. Wielkie brawa dla drugiej A. A skoro wy jesteście z prawdziwego Western City, to teraz tylko druga A robi. Hi-ha! O, będziemy musieli potrenować jeszcze. Prezentujemy się, szybciutko! Proszę bardzo, kapelusze takie duże. Pięknie prezentuje się klasa druga A. Ja może sobie też tak włożę rękę w spodnie, że jestem też niby cowboy.
Wy to robicie lepiej, no tak, bo jestem marną podróbką, wy jesteście oryginalni, jedyni w swojej osobie. No i teraz tak, kasa, nagroda. Nagroda pierwsza. Nie było łatwo, jak powiedział szeryf skargowej. Nie było prosto. Była burzliwa dyskusja. Długo się naradzali, naprawdę. Naprawdę, wierzcie mi, że to jest bardzo, bardzo ciężko ocenić. Bardzo ciężko wybrać z takiego tłumu pięknie przystrojonych dzieci. Słuchajcie, nagroda pierwsza ląduje w rękach klasy. Robimy teraz takie jakby werbelki. Albo stukamy też nóżkami, bo to jest ważne wydarzenie. Stukamy nóżkami teraz wszyscy. Nagroda pierwsza ląduje w rękach klasy pierwszej B. Zapraszamy pierwszą B. Po żołniersku dzisiaj. Jesteś pani medyk. Jeżeli komuś zrobi się słabo, to pani medyk tutaj zrobi zastrzyk. Nie wiem, co tam czerwonego jest w tej strzykawce, ale na pewno to pobudzi. Klasa pierwsza bez gimnazjum, po żołniersku dziś. Pięknie się przebrali, pięknie. Oni witają wiosnę w koszarach. Ale pamiętajcie, że tam też dochodzi słoneczko, tam też jest pięknie, tam jest dużo kwiatów. Jak nam się gra na poligonie. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawo dla klasy pierwszej B! Szeryf rozdaje aktualnie szeryf kargowej rozdaje jeszcze dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, uściski dłoni, przepraszam, ja już tutaj też plotę czasem takie rzeczy. Jeszcze ostatnie podziękowania, dyplomy, gratulacje, pięknie przystrojeni wszyscy. Kochani, zanim zakończymy dzisiejsze święto wiosny, dzisiejsze powitanie wiosny, pożegnanie zimy, jak wolicie, chciałbym paru osobom podziękować. Ja może zaproszę do mnie na środek pani Monika Milczyńska, ale to nie koniec. Pani Marlena Żakowska-Jaskulska, zapraszam. Pani Kasia Majdan, pani Kasiu, gdzie pani jest? Nie widzę. Pani Kasiu! Gdzie jest pani Kasia? Pani Kasia Majda. To są trzy panie, które się najbardziej napracowały przy tym przygotowaniu dzisiejszego pierwszego dnia wiosny i dla nich należą się duże brawa. Alek, jesteś tu? Chodź tu! Ponieważ Alek robi to najlepiej, a to jest Alek, który prowadził całą dzisiejszą uroczystość. Alek, na cześć pań trzykrotne icha. No to słuchajcie teraz jak najgłośniej, tak żeby nagrodzić te nasze trzy panie. Wszyscy głośno. Icha! Głośno. Icha! Głośno. Icha! I ostatni raz. Icha! Wielkie brawa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, to ostatnie ich to było dla straży pożarnej, która dostarczyła basen z wodą, tam siedzą, pokiwajcie im. Straż ma zawsze lepiej, bo ma taki sygnał zamiast icha, to może popiszeć tam ze swojego wozu. Dziękuję bardzo wszystkim wychowawcom klas. Dziękuję wam, droga młodzieży, drogie dzieciaki, za przygotowanie strojów. Mam nadzieję, że wiosna już zagościła w Kargowej na stałe, zimy już nie mamy, panie uciekły. Dziękuję wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury, bo tak się nazywamy od stycznia. Moi drodzy, ja wam życzę samych słonecznych, wspaniałych, cudownych dni. Nagrodzonym gratuluję i gratuluję wszystkim, którzy
włożyli trud w to, żeby tak pięknie dzisiaj wyglądać. Kochani, odwiedzajcie Gminne Centrum Kultury Mediateki i przychodźcie na wszystkie nasze imprezy na rynku i nie tylko. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia! Do zobaczenia! Kochani moi, zanim się...